zbadano również aktywność mózgu w czasie wąchania zapachu przez profesjonalistę i początkującego. U profesjonalisty aktywują się obszary odpowiedzialne za analizowanie zapachu, a u osoby początkującej bardziej te związane z oceną, czy zapach się nam podoba, czy też nie. Czyli profesjonalista nie ocenia zapachu w kategoriach ładny, brzydki. Skupia się bardziej na zaawansowanych cechach. Łatwiej też znajduje słowa do opisania zapachu. No, wynika to z jego doświadczenia. Często używał tych słów i łatwiej jest mu przypomnieć, czy też dostosować do danej sytuacji. Profesjonalista potrafi też łatwiej zidentyfikować prototypowe komponenty zapachu i wykryć je w innych zapachach. Na przykład potrafi zrozumieć, na czym polega kategoria zapachów drzewnych czy zapachów ziemistych i odszukiwać ziemiste nuty w innych kompozycjach czy też w innych zapachach. Pamiętajmy, że trening olfaktoryczny wymaga czasu. Na szczęście można go rozpocząć w dowolnym momencie życia. Jeśli nie rozpoczęliśmy treningu olfaktorycznego w podstawówce, to nic nie szkodzi. Każdy moment jest dobry. Ten trening może trwać do późnych lat i zapobiega degradacji zmysłu węchu, który obserwowany jest wraz z wiekiem i zaczyna się od 40 roku życia.